Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Beholder. Jak widzicie, mamy sporo rzeczy do ogarnięcia. Na start zobaczmy sobie tutaj, kto stoi nam pod drzwiami. Dobra, jakiś ziombel. Zanim otworzymy, to odwieszę telefon, bo zaraz mnie będzie po prostu irytował w trakcie tej rozmowy. Skorzystaj z telefonu. Telefon od żony! Cześć kochanie, miło wreszcie usłyszeć twój głos. Chodź kochanie, byłem strasznie zajęty. Chciałbym do twojej nowej pracy. Świetnie, siedzę w ministerstwie i przejmę patentów, przykładam papiery. Dowiedziałeś się już swoim ojcu, powiem, gdy się zobaczymy. Zostawmy to prędko, kochanie, ale rozumiem, że to nie jest rozmowa na telefon, po prostu zrób co musisz, u nas wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Możesz posłuchać? U nas wszystko w porządku, Ewanie, niczego nie potrzebujemy. W Redding jest spokojnie, skup się na swojej pracy, kochanie. Wiem, że to dla ciebie ważne. Powiedz mi o mieszkaniu, podoba ci się? Jest w porządku. Trzy duże pokoje, łóżko, telewizor, regał i kuchnia. Córeczka, wreszcie będzie miała własny pokój. Chcę wam zobaczyć. I ciebie też, muszę już iść, rozłącz się. Nie, ty się rozłącz. Nie, ty się rozłącz. Nie, ty pierwsza. Nie, ty. Kontynuuj rozmowę. Rozłącz się. Nie, ty się rozłącz. Nie, ty pierwsza. Dobra, rozłącz się. Nie ma sensu tego kontynuować. O, zadzwonię do Jamesa. Zobaczmy, czy możemy. Mamy coś. Donieść o rozmowach ze współpracownikami na temat Fergusona. Rozmawiałem z kolegami o Fergusonie. I czego się dowiedziałeś? Niczego ciekawego. Nie wspomnieli o niczym, co można by użyć przeciwko niemu. Szukaj dalej. Musimy zdobyć coś, za co trafi za kratki. A jak już znajdziesz coś takiego, to zgłoś to przez linię do raportowania. Przydadzą ci się dodatkowe punkty autorytetu. Aha, okej, to tyle chyba. Dobra. Okej. Pogadajmy teraz z tym ziomblem, co on tutaj stuka w drzwi jak pojebany. I to jest pewnie ten administrator, co nie? Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy mogę pomóc? Nazywam się Kaspar Pullman, jestem administratorem tego domu. Oto moje dokumenty. Nazywam się Edwin Redgrave i już rozmawiałem z administratorem. Jak mu było z Simonem Valoisem? Simon Valois? Ten stary pijak z trzeciego piętra administratorem? Tak się przedstawił. Pewnie chciał pieniędzy. Tak, na fundusz remontowy. No co, Łajza, jeśli znowu tu przylezie, proszę go pogonić i dać mi o tym znać. Zrobię z nim porządek. Nie wiedziałem, dziękuję za ostrzeżenie. Ale przejdźmy do formalności. Jako administrator domu muszę się zapoznać z pan... muszę zapoznać pana z regulaminem. Tak? A więc mieszka pan w domu dla urzędników państwowych. Obowiązuje zakaz hałasowania, święcenia, posiadania zwierząt i zamykania drzwi. Zamykania drzwi? W przeciwnym razie, jak miałbym sprawdzać przestrzeganie zasad? Coś jeszcze? Mam tu jeszcze z około 150 punktów, ale widzę, że jest pan inteligentnym człowiekiem i przeczyta je sobie pan sam. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu poskutkuje natychmiastową eksmisją. Rozumiem. I proszę pamiętać o opłacaniu rachunków i zakręcaniu kranu i gaszeniu świateł. Do widzenia. Okej, dobra. Zobaczmy właśnie, jak to wygląda z rachunkami, bo mamy tak, muszę uważać, żeby nie przekroczyć tej sumy, którą mam Fergusonowi, którą mam od tych, nie? Dobra, opłata za ścieki. To zakładam, że jeszcze mógłbym jutro mieć finalny teren, żeby to opłacić, ale zapłaćmy to dzisiaj. Więc dobra, mamy stóweczkę. Czy mogę tak przesunąć to? Nie, nie mogę. Czyli niestety, albo przejdę, albo się coś odtyguje. Dobra, jak to wyglądało tutaj z opłatami? O właśnie, tutaj, za wodę, nie za ścieki, za wodę. Proszę bardzo. 3 godzinki wykorzystane bardzo zgrabnie. No i dzięki temu woda jest tańsza. Teraz tak, telewizor, żeby mieć z kim gadać. Wróć, żeby mieć o czym gadać z naszymi ziomeczkami z pracy. Oglądamy sobie telewizję. No i zobaczmy, czy ja mogę stąd wyjść. Okej, co my tu mamy? Idź na plac 3 godziny. Przejdź się wokół domu godzina. Poszukaj handlarza, o którym wspominała Marwitz. 2 godziny zostań w domu. Poszukajmy tego naszego handlarza. Jestem ciekaw, co takiego możemy kupić u niego. Ouu! Okej, takiego menu się nie spodziewałem. Dobra, czyli chowaj mi to wszystko. Żeby to irytowało. Co to jest?
Aha, mogę sobie tak listę w ogóle stagować, dobra. To niech będzie. Stoisz na końcu ulicy Krużwice, przed Placem Świecenia. Handlarz, o którym wspominała Serena Marwitz, musi być gdzieś w pobliżu. Iść do domu, rozejrzeć na placu. Iść do domu. To nie! Kuśp! Nie, no come on! Nie o to mi chodziło! Oh god! Fucking donut! Dobra, moment. Autosave. Błagam, powiedz, że to jest... przed... nie. Nie, no nie gadaj. To jest codzienny zapis. A to jest jeszcze przed tym. Jezu, jak ja dawno tą grę nie grałem w ogóle. Oh, come on! Jezu, i zmarnowałem 2 godziny! I nawet nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić finalnie. Fuck me! Myślałem, że to idź do domu, to jest ten! Do tego domu przy Krużwicach, można tą kamienicę ogarnąć. Co nam sprawdzić. Ajajaj. Ej, ale się czuję teraz po prostu rozjebany przez własną głupotę. Dobra, trudno. Znajomą osoba. Przepraszam? Tak? Przepraszam, bo nie jesteście, prawda? Zgadza się, skąd pan wie? Po prostu jestem zawodowym obserwatorem. Pracuje pan z Marco Legrandem, prawda? Proszę dać mi tę kopertę, to bardzo ważne. Oczywiście, chętnie pomogę. Nie ma w niej nic zakazanego, prawda? Oczywiście, że nie, to tylko list od przyjaciela, nic nielegalnego. Jaka dziwna osoba. Co mam zrobić z tą kopertą? Legrand obedrze mnie ze skóry, jeśli ją otworzę, ale nie jestem jego kurierem. Zwłaszcza takim, którego wykorzystuje się, ale niczego się nie mówi. Okej. Okay. Mam save'a w razie czego, więc mogę to zawsze cofnąć, więc otwieramy kopertę. Nie mogę ryzykować. Muszę sprawdzić, co jest w środku. Marko, mamy problem. Nasze dojście zostało odcięte. Durń, który przemycał towar do ministerstwa, dał się złapać. Wymyśli jakiś sposób na szmuglowanie tabletek przez punkt kontrolny szybko. A to intrygujące. Co my tu mamy? Poznam, żeby jakieś info na Legranda. Sprzedaje podejrzane substancje. I testator chce, aby Marko wziął się... testator! Masakra. Okej, okay, dobra. Ale patrzcie, czekajcie, on ma 1, a tak zobaczmy na przykład Donga. O, Dong ma 3. A Heizer też ma 3. Okej, okay, czyli Legrand Max już się z nim przyjaźnimy, bo mamy maksymalnie. Czyli do, jak teraz zagadam a propos seriali z Emmą i z Dongiem, no to powinienem mieć u nich maksimum już tego. Już maksimum lubienia mnie, czy co tam, i czytaj, po prostu maksymalnie powinien mieć tego, nie? Maksymalnie powinien mieć już z nimi przyjaźń nabudowaną. Jakieś ciekawości, winda? Nie no, nie mogę. Dopóki nie awansuję, to nie ma co klikać. Dobra, w sumie tutaj nie ma też co, żebym ja tak łaził, po prostu przejdę sobie taką. Od czegoś tę mapę mam. No i dobra, zacznijmy od tego Legranda. Zobaczmy, o co kanam. Jeszcze tak, najpierw bym spróbował wyczaić, gdzie jest Dong właśnie i ta. Skoro Donga nie ma przy biurku, o, jest Emma, to pogadajmy. Najpierw opasji, oglądać odcinek, tak, dobra, to przeklikujemy. No i mam, już nas po prostu uwielbia, to zapytajmy o kasę. Cześć Emma, towarzysz Ferguson kazał mi przypomnieć ci, że jesteś mu coś winna, mogę mu to zanieść. Znam się... Co? Jak to nie? No mamy maksimum przecież! Uważaj, czekaj, zakończ rozmowę i teraz, jaki wiecie, refresh jest potrzebny. Teraz? Nie, no come on! Nicu... Czekaj! Dobra, okej, mamy tutaj jakieś te... O, coś jeszcze. Czekaj. O Dongu znowu. Co sądzisz o Dongu? Jeden ktoś podarował mi kwiaty. Jestem pewna, że to był on. Czerwone róże. Moje ulubione. Flirtuj. Nie. Pamiętaj, stary, masz żonę. Nie flirtujesz się z dziewczynami, jeśli się jest żonaty. Pracuję. A dobra, to jest to wszystko. Teraz? Come on!
Daj, dobra, to jest tylko powtórka. No to co mam zrobić, żeby kurde ten... żeby mi dała tę kasę? A ty, wait, chyba że ona w ogóle mi nie da tej kasy. Chyba że ona w ogóle mi nie da kasy, ja muszę jakby, wiecie, sam od siebie tę kasę zategować. Dobra, zaprzyjaźniasz. Aha, nie, czekaj, teraz zaprzyjaźniasz się. Nawet jest u niego słychać. Jak się masz, Peter? Okropnie. Chodzi o moją mamę. Zachorowała? A gdzie ta mama pochowała nas wszystkich, jeśli zdała spłacić swój dług? Jaki dług? Ktoś doradził jej, że... aby zainwestowała w rogi i kopyta. No wiesz, w te firmy, które sprzedają różne rodzaje mięsnej galarety o nazwach takich jak patriotyczna, ministerialna, wszystkie smakują toksycznie. Wobec zwali ogromne zwroty. Mama zainwestowała wszystkie oszczędności. Pożyczyła pieniądze od krewnych sąsiadów, nawet wzięła kredyt. Co się stało? Pewnie to samo co z gwizdkiem w pierwszym beholderze. Firma zbankrutowała, inwestorzy wdarli się do siedziby, ale właściciele utylili się z pieniędzmi. O jakiej sumie mówimy? 20 tysięcy! O kurwa, to sporo. A niech mnie! Tak, a teraz kredytodawcy straszą, że połamią jej nogi. Ja tego nie przeżyję. Pomóżmy. Spróbuj coś wymyślić. Matka to świętość. Dziękuję, pani. Nigdy ci tego nie zapomnę. Okej. Okay. O, a to mnie ciekawi. Zemsta na Legrandzie. Słuchaj, Peter, nie myślałeś nigdy o zemście na Legrandzie za te wszystkie żarty, którymi cię dręczył? Ten skurczebek jest mistrzem brudnych zagrywek, ale mnie mama nauczyła, bym postawał uczciwie. A nauczyła cię, jak wygrywać uczciwie? Nie. W takim razie możesz pobić Legranda jego własnymi metodami. Co masz na myśli? Muszę pomyśleć. Nie zeszło mi teraz do głowy. Ja też nie mam pomysłów. Okej. Okej. Dobra, czyli teraz... dobra, czyli teraz, bo my, wiecie, mamy info, że on nie ma mieć ogaru, nie? A nie ma mieć kasy, dopóki się nie ogarnie, ale może jak teraz znowu to przeczytam, to teraz będę mógł właśnie doradzić Dongowi, co ma zrobić, nie? Zobaczmy tutaj. Zaoferuj 20 tysięcy. No nie mam niestety jeszcze. Nie mam 20 tysięcy i pewnie nie będę tylu miał. Przecież kto wie, na upartego może mógłbym, tak to wiecie, wyfarmić, ale teraz to nie ma sensu. Ale dobra, zanim pójdziemy do Legranda... czekaj, gdzie on idzie, gdzie on idzie? Kurde, do siebie. O co chodzi? Rozmowa o wszystkim... o spadku? Więc pracujesz tu tylko dla spadku po twoim ojcu. Ojciec zajmie żadnych pieniędzy, nie ma wyjścia. Po prostu muszę tu gnić. Nie dostanę ani grasza, jeśli nawet... nawet jeśli stary pierdziel kopnie w kalendarz. Czemu nie? Nie rozumiem, o co mu chodzi. Gdyby zmienił zdanie i zaczął dawać mi pieniądze, to od razu by się on wyniósł. To diabła z tym ministerstwem. Okej, okay, proszę bardzo, jeśli by tylko pogadać wystarczyło. Okej. Rodzinie. Dobra, to już było i tak dalej. Skrzynce. Wykorzystaj przyjazd za 1000 autorytetu. Nie. Nie ma sensu, bo jeśli dobrze myślę, to jak on teraz się wyniesie, to wszystkie rzeczy, jakie będzie miał przy sobie, musi zdeponować, czyli zostaną one tam w znalezionych, tak więc? Dla mnie bueno. Dla mnie bardzo to bueno. Ale zanim pójdziemy i powiemy o tym spadku, bo pewnie to od razu z tej gry też goś stąd wyniesie, najpierw damy tu kopertę od człowieka z ulicy. Marko, ktoś prosił mnie, żebym przekazał ci tę kopertę. Proszę. Otworzyłeś ją? A więc wiesz wszystko o moim interesie. Chcesz to wejść? O, proszę, nie ma afery. Powiedz mi więcej. A więc jest tak, stary. Istnieją pewne substancje, które usuwają zmęczenie i poprawiają samopoczucie. Może nie są zbyt legalne, ale za to działają bardzo skutecznie. W ministerstwie jest na nie duży popyt. Ludzie zapracowują się tu na śmierć. Mój dostawca jest na zewnątrz. Klienci w środku, a między nimi stoją strażnicy przy wejściu. Łapiesz? Nie? Przynieś stymulanty do ministerstwa. Jak mam je wnieść do środka? Wymyśl coś. Dogadaj się z kimś, albo spróbuj zrobić to sam, jeśli nie boisz się ryzyka. Dobrze ci za to zapłacę. Ciekawe. Tutaj.
Dogadałeś się z kimś, czy postanowisz zrobić to osobiście? Teraz pytanie. Jeśli chce się z kimś dogadać, no to najbardziej pasują dwie opcje. Albo Morris, albo kolega kurier. Tylko dobra. Ręczny save zrobię. No i zobaczmy. O pracy. Dziękuję, handel. Fałszywe pieniądze, obca waluta. Pierdy. Myślałem, że się z nim dogadam. Okej. Okay. Morris to chyba w sumie tylko raz się pojawił tak naprawdę. Na całą w ogóle akcję gry póki co. Ja nie wiem, zobaczę, może gdzieś go tu znajdę. Nie, szczerze trochę wątpię. Dobra, jak tak chodzę, to zobaczmy te te roślinki. Biometryczna skrzyneczka. To lubię. To coś mają w sobie? Nie, to nie. Dobra. Zobaczmy kolejną taką skrzyneczkę. Tylko jakby co my robimy przy tej skrzynce przez 15 minut? Takie moje pytanie. Tutaj. Whiskacz. Proszę, i to będzie chyba najlepsze, co możemy dać naszemu koledze Dongowi, jeśli chodzi o lek na nadchórzliwość. Wiadomo, jak ktoś się spije, no to od razu się robi odważny. I tego się nie zaprzeczycie, że tak, nie powiecie mi, że tak nie jest. Ja to mówię z własnego doświadczenia. Dobra, wychodzę bez niczego. Ze strażnikiem nie mogę pogadać. Z tym. O, zaproponuj interes. Mam do pana pytanie. Jaka jest kara za wniesienie do budynku zakazanych przedmiotów? Wniesienie zakazanych przedmiotów do budynku jest niemożliwe. Ale mimo wszystko, załóżmy, że poprosiłbym pana o przemycenie czegoś do środka. Jaką grzywnę by pan na mnie nałożył? Grzywnę za przekupienie funkcjonariusza, grzywnę za złamanie przepisów, plus dolar dla mojego partnera. Jak wysoka? Ciągle zapewne jakiegoś czasu nie pokazuje się w pracy. I pana to nie martwi? Ciągła praca szkodzi. Nawet się, co się z nim stało. Jak już to ustalisz, to pogadamy o interesach. Okej, okay. Zapytaj o adres. Pójdę do jego mieszkania i sprawdzę, co się z nim dzieje. Mierzycy 10, to jego adres. Dowiem się, co się dzieje i dowrócę do pana. Okej. Dobra, możemy już zakończyć questa dla naszego kolegi Fergusona, ale jeśli faktycznie mogę się zaprzyjaźnić z tym, bo tak, Dong ma 3, Emma... Okej, okay, M mamy jeszcze jedno, czyli jak jeszcze jedno będzie, to będzie okej. Okay. No ale Grant po prostu nie da się mieć wyżej. Czyli M ma jeszcze raz zagadam i będzie spokoj, dostanę od niej hajs i wtedy będę miał więcej, w teorii, dla siebie tak naprawdę hajsu. Bo wiadomo, tysiaka muszę dać z tego, co się uzbiera, ale pytanie, ile z tego będzie. Bo 550 miał ten, ile ta będzie miała, ten nie dał nic, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy teraz ładnie tak nazbierane godzinki. Dobra, to tak do równych 8 godzin. Wykorzystajmy jeszcze te 15 minut tutaj. No, to na razie jest pusto. Tak więc otwórzmy sobie biometryczną, nie ta opcja. Wrzućmy sobie tutaj. Biometryczna skrzyneczka, sztuk 1. Nową informację o Calebie Redgrave odkryto. O dziwo, no, list mam 1 dalej. I kody Heimdala mam 10 na 250. Że to jest intrygujące. Chyba, że te informacje się do tego wują gdzieś tutaj. Nie no, jest George, Rokowicz, Morris, Legrand, Dong. No nie, no nie ma tutaj naszego starego, no to... O co chodzi? W sensie, czy te zebrane informacje, to jakby coś się tutaj zjebało, to mi się nie wyświetla? Czy te kody też się liczą jako informacje? No bo wbrew pozorom to miałoby jakiś tam sens. No dobra, wychodzimy w takim razie. Będę miał teraz 10 godzin dla siebie. Mamy... Ale dobra, w sumie też, zobaczymy rachunek. Czy jak ten jeden dzień
minie, to czy ja będę musiał... Czy to się w ogóle coś spierdoli, czy ja jednak będę mógł na kolejny dzień coś jeszcze z tym zrobić? Okej, sporo tutaj tego jest. Zobaczmy. Płata za telefon, bla 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 bla. 500 wynagrodzeń za zarządcę budynku. Chyba cię posrało, stary. Opłata za żarówki, 2. No, tu się szykuje sporo. Czy w sumie te najbliższe 2 dni, 2 albo 3 dni to jest sporo. No, więc mam nadzieję, że kurde nie stracę tych pieniędzy, które tam mam. Dobra. Nie wiem, czy w sumie potrzebuję tylko chyba tego, tylko pasję wodza, nie? Bo to było na Legranda, to było na Donga, a to jest tylko i wyłącznie na Emme i to sobie możemy tutaj zostawić. Czytać nie mam czego, więc spróbujmy teraz ogarnąć wszystko, co mogę tutaj. 3 godziny do partnera, 2 godziny tutaj, godzina wokół i 3 godziny na plac. Okej, no to mamy akurat. To akurat mamy na idealnie 9 godzin, więc dobra, zacznijmy od partnera strażnika. Brudne ulice, podejrzane typki w bramach i wszechobecny smród ubóstwa. Dom strażnika znajduje się na samych obrzeżach miasta. Po śladach remontu widać, że właściciel stara się dbać o dom. Zatrzymujesz się przed pękniętymi, ale wciąż pozostającymi w niezłym stanie solidnymi dębowymi drzwiami. Zapukaj, wejdź bez pukania. Zapukaj. Drzwi otwiera wielki, nieogolony mężczyzna drapiący się po brzuchu ręką włożoną pod podkoszulek. Mimo groźnego wyglądu sprawia wrażenie przyjaznego. Gestem zaprasza cię do środka. W środku czuć wilgoć. Wszędzie walają się puste butelki i niedbałki papierosów. W powietrzu unosi się zapach ubóstwa. Z drzwi prowadzących do sąsiedniego pokoju wychyla się kilka krótko ostrzyżonych dziecięcych głowek, które szybko znikają. Powiedzmy, co cię sprowadza. I gdy tylko wspominasz o strażniku, który cię przysłał, mężczyzna zaczyna marszyć czoło i zgrzytać zębami. Odpowiada ci, że nie zamierza pomagać temu palantowi i może go podsyłać w... żyć. Najwyraźniej nie jest w nastroju na pogawędki od serca. Zapytaj więcej szczegółów. Okej, wystarczył lekki nacisk, by mężczyzna podzielił się swoją historią. Zanim został strażnikiem w ministerstwie, pracował jako windykator dla lokalnego gangstera. Gdy jego szef zginął, zatrudnił się w ochronie i zaczął sprzedawać skonfiskowane przedmioty, aby mieć na alkohol i spłatę karcianych długów. Wszystko układało się dobrze, aż o dodatkowym źródle dochodu dowiedział się jego nowy partner i zagroził, że powiadomi o tym przełożonych. Dlatego mężczyzna musiał wrócić do swojego poprzedniego zajęcia, wymuszania spłaty długów. Zagroził, że jeśli jego były partner raz jeszcze kogoś do niego przyśle, to bardzo tego pożałuje. Dziękujesz mu za informację i opuszczasz jego dom. Okej. Okay. Mam teraz nadzieję, że kurde autorytet nie będzie mi gdzieś jeszcze potrzebny, bo za 100 punktów ja niewiele zrobię. Przejdź się wokół domu. W pobliżu domu nie widzisz niczego interesującego. Wracasz do swojego mieszkania. Gdzieś w tle słychać krzyki dzieci, a zza uchylonych, brudnych okien mieszkań na parterze dochodzą zapachy kolacji. Drzwi wejściowe wyrwane z zawiasów, a na ścianie widać świeżo namalowany napis Woodstochu. Resztę wulgarnego graffiti ktoś zamazał. Schody prowadzące na pierwsze piętro blokuje stylowa skórzana sofa. Sofą szarpie się pulchny mężczyzna. O poczerwieniałej z wysiłku twarzy, próbujący sam wciągnąć ją na górę. Gdy cię zauważa, zwraca się do ciebie z prośbą o pomoc. Zapytaj, skąd się wzięła sofa. Sąsiad opowiada ci, jak przypadkiem wszedł w posiadanie talonu na mebel, całkiem przypadkiem zobaczył tę sofę w sklepie i tak się szczęśliwie złożyło, że akurat przypadkiem miał przy sobie wystarczającą ilość gotówki, więc ją kupił. Sądząc jednak po jego rozbieganych oczkach, jesteś przekonany, że kłamie. Pomóż bez zadawania pytań, przyciśnij go. No, nie mam za co go przycisnąć, niestety, to jest ten problem. Okej. Dobra, mogę. Okej, mogę zrobić save'a. Albo mogę to wczytać i w sumie poczekać, aż będę miał tego na autorytet. I szczerze, chyba to zrobię. Bo jestem ciekaw, co faktycznie z tym chodzi, więc dobra, w takim razie. Poszukajmy pana hundlarza. Bo tylko on też nie chciał czegoś za autorytet. Rozejrzyj się po placu.
Z pracy odchodzi kilka ulic. Wiatr goni śmieci po wokół pomnika cytatu numer 4537 wodza. Kilku przechodniów próbuje osłonić się przed mrzawką i przenikliwym wiatrem. Ze restauracji Sprawiedliwy dobiegają dźwięki muzyki przeplatające się z kobiecym śmiechem. Podejdź do pomnika, do słupa, idź do restauracji, skręć lewo w prawo i przed siebie idź do domu. Ja pierdolę. Podejdź do pomnika. Głębiej zamieszkujące Helmer zdają się doceniać cytat, widać to już na pierwszy rzut oka. Do słupa. Dziś młodsza orkiestra medyczna okręgowego Departamentu Zdrowia zagra koncert muzyki patriotycznej na sali wielkiego lewego skrzydła Centralnego Miejskiego Domu Kultury Popularnej. Bilety prawdopodobnie już się wyprzedały. Idź do restauracji. Sprawiedliwy to restauracja, w której najwyżsi urzędnicy ministerstwa robią sobie przerwę od trudów władz. Zwykli śmiertelnicy mogą jedynie zaglądać do środka przez wielkie okno i podziwiać, jak ci wysoko postawieni przedstawiciele władzy relaksują się po wypełnieniu obowiązków wobec ojczyzny. W lewo. Ciekawe. A teraz skosowała mi pozostałe opcje. W alejce znajdują się ludzie sprzedający warzywa z podmiejskich farm. Niektórzy ludzie wciąż wierzą, że warzywa uprawione w ogródkach są zdrowsze od zestawów żywnościowych dostarczonych przez Ministerstwo Opieki Społecznej. Zapytaj sprzedawców. Próbujesz dowiedzieć się, gdzie można kupić rzeczy, których potrzebujesz, ale tylko farmerzy dowiadują się, że nie interesują cię ich warzywa. Natychmiast przestaną ci zwracać uwagę. Okej, idź w prawo. Na cichej ulicy stoją stragany z żywnością. Asortyment różni się trochę od tego, co dostać można w państwowych sklepach, ale pochodzenie towarów oznacza, że kupujący mogą się targować. Wejdź do księgarni, do piekarni, na stragan rzeźnika. Do księgarni. Zamknięte na klucz. Piekarnia. Szare, prostokątne bochenki na ladach nawet nie pachną jak chleb. Podobno takie wypieki składają się właściwie z trocin i kleju z fabryk mebli. Wolałbym tego nie wiedzieć. Gruby sprzedawca w brudnym fartuchu stoi nad pustą ladą. Wygląda na zdudzonego, gdy wyjaśnia, że stał mu tylko karma dla kotów. Kupmy. Stałeś się właścicielem całej puszki wysokiej jakości karmy dla kotów. To mądra inwestycja, biorąc pod uwagę fakt, że nie posiadasz kota. Jeśli ten stragan rzeźnika. Dobra, czyli idź przed siebie zostało. Wkraczasz do ślepej uliczki, możesz wejść na podwórze za bramą, ale nie wygląda ono na miejsce, w którym prowadzona jest jakakolwiek sprzedaż. Wejdź w bramę, rozejrzyj się w ślepej uliczce. W załuku nie ma niczego poza śmieciami, zastanawiasz się, skąd biorą się ich takie ilości, gdy w kraju trwa okres wyrzeczeń. Ciekawe, nie? Wejdź w bramę. Ogromny czarno-biały kot leży po środku bramy, jakby był jej właścicielem. Witać się niezadowolonym pyrchnięciem. Wygina grzbiet, jego jeży ogon i nieprzyjemnie na ciebie syczy. Też masz tego, ziomeczku. Kot pożera z ofiarą mu karmę. Właśnie zdobyłeś w Helm prawdziwego przyjaciela. Możliwe, że jedynego. Po wspaniałej uczcie mruczące zadowolenia kot wskazuje wąskie przejście między budynkami, którego wcześniej nie zauważyłeś. Przejście prowadzi na równoległą ulicę, na której dostrzegasz mężczyznę w cylindrze. Przedstawia się jako Nathan Keller i oznajmia, że chętnie pohandluje. Kup flachę whisky. Mam, nie potrzebuję. Więc dobra, wracam do domu. I teraz pytanie, czy to jest jedyna opcja, czy on już jest dostępny? Zobaczmy. Tak, i zajmuje to godzinę, a nie 3, bo już wiemy, gdzie iść. Dobra, no to jeszcze przejdźmy się na plac w takim razie. Zobaczmy, co tu jest do wyboru. Plac centralny zalało morze obywateli. Gdzieś z oddali do zgromadzonych, uniesionych głosem przemawia mówca. Jego słowa wzmacniane przed głośnikami niosą się ponad głowami tłumu. Nie może być litości dla krwiożerczych najemników, Barańczyków, parszywych morderców, szpiegów, sabotażystów i szkodników. Tysiące głosów powtarzają jego wezwanie. Skanduj chwała wodzowi. Zachowaj ciszę i obserwuj. Stojący w pobliżu, niewyróżniający się niczym mężczyzna w szarym płaszczu obserwuje tłum, po czym kiwa do ciebie głową. Odpowiedz kiwnięcie głowy, zniknij w tłumie, kontynuuj obserwację tłumu. Kiwi? Rzuca znaczące spojrzenie na boczną uliczkę i szybkim krokiem oddala się w jej kierunku. Jolo, idź za nim. Gdy do niego podchodzisz, mężczyzna w szarym płaszczu pokazuje ci policyjną odznakę i pyta, czy jesteś jego wsparciem. Brnijmy w to, jestem. Policjant informuje cię, że zauważył w tłumie poszukiwanego wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę. Partner policjanta znajduje się po drugiej stronie placu, więc to już prawa prosi cię o pomoc w ujęciu tego kryminalisty. Zgódź się pomóc. Po ustaleniu planu działania przedzierasz się przez tłum w kierunku wysokiego mężczyzny i powalasz go na ziemię. Policjant natychmiast zakuwa go w kadanki. Gdy to robi, zauważasz,
pas z ładunkami wybuchowymi ukrytymi pod marynarką kryminalisty. Służby zbierają terrorystę, a ty szybko opuszczasz plac, aby uniknąć pytań policjanta w szarym płaszczu o oddział, do którego niby należysz. Okej, patrzcie, w 3 godziny zrobiliśmy coś dobrego dla tego kraju. Czy w ogóle zrobiliśmy coś dobrego w życiu? No to dobra. To mamy to nawet, że ogarnięte, no to okej. To jeszcze bym spróbował zakończyć tego questa dla Fergusona, czyli pogadać z Emmą, odebrać kasę i zanieść kasę. Ty, czekaj. Mogę zagadać do typa. Dzień dobry. Czy wie pan, że prawdziwe piękne znajduje się we wnętrzu człowieka? Chodzi o kolejną sektę? To rzeczywiście, że nie. Jestem przedstawicielem międzynarodowej firmy, która oferuje ogromne zyski przy minimalnym wysiłku. Na czym to polega? To proste. Pójdzie się pan spać, a pańska nerka zarabia pieniądze. Moja nerka? Jak najbardziej. Nerka, ciatkowka i nerka. Większość ludzi ma pusto w głowach i wcale nie przeszkadza im to w codziennym życiu. Więc chcecie kupić moje organy? Tak, a jeśli poleci nas pan swoim znajomym, to otrzyma pan 20% wartości organów. To jest legalne? Oczywiście. Oczywiście co? Oczywiście, że nie. Jest to bezpieczne? Absolutnie, ale nie podpisujemy żadnych dokumentów, ani nie dajemy żadnych gwarancji. Czy to opłacalne? W każdym człowieku jest coś cennego. Wie pan, mimo wszystko wolę zachować komplet organów. Niech pan uważa, ale proszę wziąć moją wizytówkę na wszelki wypadek. Aha, i to możemy pewnie dać Dongowi, że i mu powiedzieć, że ej stary, masz, idź sprzedaj organy. W podziemnej klinice można sprzedać coś dosłownie bliskiego sercu. No, na przykład serce. Albo płuco, nerkę, jelito, jedno bądź drugie. I tak dalej, i tak dalej. A wiecie, co jest pojebane? Że na serio takie akcje się dzieją na świecie. Są ludzie, którzy sprzedają swoje organy. Tylko jedni robią to inteligentnie i sprzedają je... Sprzedają w szpitalach. Ty, czytaj, umawiają sobie to, że nie wiem, dobra, stary, ja ci oddam moją nerkę, ja z jedną nerką będę żył, ty pożyjesz dłużej albo w ogóle z tą moją nerką, jak się przyjmie. I ty mi za to zapłacisz, nie wiem, 20 tysięcy, jesteśmy umówieni, okej? Okay? Okej. Okay. Wszystko podpisujemy, jest legalnie. I to jest spoko. Plus, no, szacun dla ludzi, którzy są w stanie oddać swoje organy innym ludziom, żeby ci mogli żyć. Jednakowoż, są też ludzie, którzy są skończonymi debilami i chcą po prostu sprzedać swoje organy, żeby zarobić. Czy jest to opłacalne w kwestii majątkowej? Jak najbardziej. Czy jest to inteligentne? Nichuja, bo najczęściej lądujecie w nielegalnych klinikach, które wytną co będą chciały, a was potem wypierdolą jak zwykłego śmiecia przy jakiejś drodze, albo zostawią to tam, gdzie żeście byli, z kopertą albo plikiem banknotów i tego napisem, na przykład typu, nie wiem, zadzwoń na 112. Także nie ogarniam, jakim cudem takie rzeczy się dzieją, no ale niestety się dzieją. Dobra, pogadajmy z tym strażnikiem jeszcze, bo się zagadałem a propos tej całej akcji. Przekaż info o partnerze. Pański partner ma pewne zastrzeżenia do tego, jak go pan traktuje. Pewnie powinien być pan dla niego łagodniejszy. Proszę do niego zadzwonić. Pomoże pan wnieść coś zakazanego do ministerstwa? Zarobimy wszystko. Niech to spróbują mnie złapać. Okej, dobra, mamy to. Tylko właśnie pytanie. Czy to już jakby załatwiło całą sprawę? I to jest, wiecie, finito, nic nie trzeba. Czy może jednak będę musiał mu coś zapłacić w tym temacie? Dowiemy się za moment. Najpierw, o, jak miło, Emmo, że akurat jesteś po drodze. Pogadajmy. Okej, świetne punktowentki, jesteśmy przyjaciółmi.
O, zapytaj jak się ma, co słychać? Nie jest mi lekko, Ewanie. Ciągle brakuje mi pieniędzy, a matka nie daje mi spokoju w sprawie dzieci. Nie wiem co robić. Masz dzieci? Tak, dwóch synów. Masz jakieś pomysły? Może znajdę dla moich dzieci jakieś miejsce? Nie jestem dobrą matką. Wciąż jeszcze mam nadzieję, że znajdę sobie męża w ministerstwie, ale przyszłość jest taka niepewna. Powiedz jej, aby wysłała dzieci do domu zastępczego. Nie. Znać męża. Podoba mi się twój pomysł z poszukiwaniem męża. Gdyby był bogaty, mógłby utrzymać ciebie i twoje dzieci. Wciąż szukam wśród kolegów z pracy, ale nie mam zbyt wielkich nadziei. Ty jesteś żenaty, a reszta to nie do końca książęta z bajki. Dobra, tego nie zamierzam jej mówić. Odłóż na potem. Zapytajmy o hajs. Okej. 500. Okej, proszę bardzo. Proszę bardzo, czyli dąg, dobra, zapis, zamiast tego, tak, napisz, dawaj, czy ona coś na to powie. Ale to moje dzieci, nawet jeśli w tej chwili mieszkam, jesteś pewny? Nie wysyłaj, nie wiem, muszę pomyśleć. Aha, dobra, czyli to nie jest opcja, po prostu jak się zgodzę, to koniec. Nie mogę, jak się nie zgodzę, no to nie ma sprawy, jak się zgodzę, no to już po ptakach. Dobra, czyli to będzie tyle w tym temacie. Dobra, ale Grant, pogadajmy. Strażnik. Uzgodniłem wszystko ze strażnikiem przy wejściu. Kurwa, ty siaka mi dał jebany. Nice. Dobrze, porozmawiam o tym jutro. Okej. Kurde, dobra, wiecie co? Ja to jeszcze chcę pociągnąć do końca. Chcę się dowiedzieć, co, jak to się skończy. Ty, tylko właśnie. Pogadajmy sobie przez telefon. Wykonaj prywatne, nie, przekaż informacje. No, niewiele mi wpłynęło, no ale zawsze to coś, nie? Dobra, ja bym tutaj jeszcze czeknął wózki tylko. Pusto. Wiem, że przy moim wózku mam tego. Przy moim wózku mam... Tą. Mam akta do zabrania, ale wiecie, tak chcę sprawdzić... Tak finalnie i ostatecznie, czy na pewno wszystkie wózki są obczajone. No ale są, okej. Więc dobra. Zabierzmy sobie... stąd te akta. No i zanieśmy do Rakowicz, nie? Środek przyczyn zostaje, teczkę zabieramy, a kręto-śród na razie może zostać. Dobra, zakończę akcję. Pyk. Tak. Dobra, czekam w kolejce. Może godzina czekania, żeby z babą zagadać. No czyli, ale nie chcę iść do typa, ja do ciebie przyszedłem. Zadam teczkę z archiwum. Aha, okej. Lipa. Okej, dobra. Okej, ona idzie, ja mogę teraz sprawdzić jej ten. Tylko sprawdzę wszystko. Grup Emily Clarich, mojej jedynej córki. Ojoj. Jest tutaj. Zaproszenie. Fred, dziękuję za zaproszenie. Niestety nie będę w stanie towarzyszyć ci i Oldzy w tym ważnym dla was dniu. Prawdopodobnie zapomniałeś, że ten dzień jest dla mnie dniem żałoby. W tym dniu 5 lat temu straciłam dwoje najbliższych mi osób. Jedną odebrała mi śmierć, a drugą system. Bardzo się cieszę z waszego nadchodzącego ślubu i życzę wam wszystkiego najlepszego. Podziękowania. Wsparcie dla sierocińca. Towarzysz Karakowicz ogłoszono co miesięczną inspekcję kamer. O tej wyniki. Wspólna sala, nie wykryto awarii. Gabinet i sekretariat towarzysza Fergusona, nie wykryto awarii. Brak kamer! Okej, czyli jak coś zapierdolę z jego biura, to nic się nie stanie. W razie konieczności, zainstalowanych kamer, proszę złożyć wniosek. Okej.
Większe wydania się liści od Fergusona. Magdo, domagam się natychmiastowego wzrostu zbiórek nieudokumentowanych dochodów od pracowników mojego piętra. Wymyśl jakąś nagrodę dla niewolników, zorganizuj jakieś zawody między pracownikami z regulą w postaci pracy po godzinach, albo nasrać ich pracą po godzinach. Wszystko mi jedno. Najważniejsze, żeby na koniec miesiąca każdy z nich wyrobił co najmniej dwukrotną normę. Okej. A zobaczmy, co się kryje w biurku. Ładnie, skrzyneczka. Mnie spoko. No i ta szafka jeszcze została, nie do przetrząśnięcia, ale okej, to już ogarnięte. Dobra, nie mam co czekać, dopóki nie będę miał lepszych skilli a propos... a propos otwierania zamków, bo tutaj też jest safe na te same zamki, co on ma biurko, to nie ma co tutaj wchodzić po kryjomu, więc dobra, pogadajmy jeszcze z nim, zakończmy tego questa z tą kasą. Zapytaj o wyniki operacji tajemniczy petent. Zabraliśmy złodzieja. Jeden szczurok rany, a reszta odebrała lekcję. Przekaż zabrane pieniądze. Przewij, jeśli chodzi o moje zadanie. Co to tak długo? Zatrzasnaj się w kiblu? Gdzie są moje pieniądze? Zaczęcie pieniądze państwa. To wszystko, tysiaczek. Świetnie, lubię okrągłe sumy. Daj mi pieniądze i porozmawiajmy. Myślisz, że my szefowie mamy lekko, ale Redgrave? Nic podobnego, to błędne domysły ludzi o wąskich horyzontach. Nie patrz tak na mnie, jesteśmy ludźmi takimi jak wy. Oczywiście lepszymi, ale takimi jak wy. I oczywiście za każdy czasem musi trochę poświętować. Nic wyszukanego, jakieś śledziki, kanapki z kiełbaską, samogon stracić, czy z czego tam pędzą teraz Bimber. Wyszukanych alkoholi mam aż nadto. Można by nimi upić całe ministerstwo. Ale posmakowałbym czegoś prostszego. Czegoś bliskiego prostemu ludowi. Się w ogóle nie odzywamy, nie? Słuchamy tego, co on gada. Co się tak na mnie gapić jak widzę listka nawoza? Czego nie zrozumiałeś? Twój szef chce się zabawić, załatw to! Dobra, ogarniamy przyjęcie. Zrozumiałem, towarzysz Ferguson. Jak sobie pan życzy? Tak, właśnie sobie życzę. Co tu jeszcze robisz? Zejdź mi z oczu. Dobra, ale jeszcze dla testu chcę sprawdzić tego. A no tak, bo dopóki on tu jest, myślę, nie pokaże informacji. No ale z tego co pamiętam, były te jakieś takie zamki. Moment, ja mam jakie zamki? Umiejętność? To jest tutaj, ja mam. Zamki ryglowe, a tu były chyba zamki dźwigniowe. Dobra, z tym nie mam co gadać. A autorytet mam na akcję w sumie w domu. Jak tam questy wyglądają? Tutaj znajdź zwykły krajowy alkohol. Znajdź tanią żywność. Spoko. Tutaj porozmawiaj z Dongiem a propos Legranda. Znajdź kasę dla Donga. Pomóż przemóc strach. Okej, to jeszcze możemy ogarnąć. Dobra, to przenieśmy się. Mordo? Co powiesz na faszeczkę? Kurde, tutaj aż cztery opcje? Dlaczego tak jesteś ponury? Wyobraź sobie, pracuję sumiennie jak zawsze. Przyjąłem wniosek obywatela, a on nas powiedzie dziękuję, wpycha mi przez okno butelkę nalewki. Nie powiecie co z nią zrobić. Ja nie piję, bo mama mi zabroniła. Może powinienem oddać ją towarzyszowi Fergusowi? I tak ją znajdzie. Zaniosę ją szefowi. Dziękuję za pomocowanie. Szczerze mówiąc, trochę się go boję. Okej, sta autorytetu, ale mamy już flaszkę dla Fergusona na questa. Daj mu... mogę dać mu tę nalepkę, co on ma, ale nie. Dobra, bo zakładam, że whisky to jest właśnie te z wyższych sfer, nie? A nalepka to jest bardziej ta bliska ludowi, więc dobra, masz błyskacza. Masz, stare, najlepsze lekarstwo na twoją tchórzliwość. To powinno pomóc. Ale ja nigdy jeszcze nie piję alkoholu. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Tylko nie pij na pusty żołądek. Ile powinienem wypić? Wszystko! Nie. Stary z umiarem. Kilka łyczków.
gołe mięsa? Wystarczy kilka łyczków. Pewnie. To balerwo. Czegoś nie robi dla miłości. W porządku. Zrobię to po przeczytaniu broszury. A balerwo? Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zakładam, że dopiero musi dzień minąć, bo teraz jak ja zagadam, no to... Właśnie, jest tylko zemsta na Legrandzie i... pieniądze dla matki. Dobra, wiecie co, ja tutaj sobie jeszcze popracuję, bo aż szkoda, kurde, nie zmarnować cały ten czas. Tam potrzebowałem godziny, a jak wracam, to mam 2 godziny dodatkowo, więc okej, wystarczy. Nie muszę oglądać seriali, więc... pracujmy. O, jeszcze tutaj co my tu mamy. Śmierć w wrogiej gadzinie. Dobra, nic ciekawego. Podziel się sercem. Przekaż krew, szpik kostny, nerki i inne organy wewnętrzne dobra kraju. Okej, nie no. Może to obligacje możesz kupić. Ciekawe. Dobra, no to widzimy się po cięciu. Okej, widzimy się już z powrotem w domu Evana. Zobaczmy, czy jest coś nowego w telewizji. Ale wątpię. Raczej jest chyba tylko i wyłącznie te odcinki. Tak, ale już tutaj obczailiśmy wszystko, co się dało, więc nie ma co oglądać. Dobra. Telefon. W takim bądź razie. Skorzystaj z telefonu. Zadzwoń do... O, czekaj. Wybierz numer. Skorzystaj. Aha, to jest jedno to samo. A tutaj? Haś, XD. Powinno być odbierz telefon, a nie skorzystaj. Jak twoje dochodzenie? Ferguson niezbyt rozmowny, zwłaszcza gdy pytam o mojego ojca. Ostatnio dowiedziałem się, że Ferguson organizuje jakieś spotkania. Niełatwo się na nie dostać i nikt nie wie, co się na nich dzieje. Jakieś nude ministerialne zebrania związane z działaniem urzędu? Możliwe. To dobra okazja, by wyciągnąć od Fergusona jakieś cenne informacje. Nie mogę dostać się na takie spotkanie, więc chcę, żebyś zainstalował kamerę. Muszę wiedzieć, co się na nich dzieje. Skąd wezmę kamerę? Porozmawiaj z dozorcą swojego domu. Albo z kimś z ochrony. Zainstaluj kamerę w biurze Fergusona, a po wszystkim mi ją przekaż. Zapytaj o dozorcę, strażnika o zdobycie kamery. O dozorcę. Skąd pan wie, że dozorca będzie miał kamery? Jeśli nie będzie ich miał, to tylko dlatego, że wszystkie są już w twoim mieszkaniu. Zapytaj o strażnika. Dlaczego ochrona miałaby mi dać kamerę? Ponieważ każdy pracownik może otrzymać kamerę do obserwowania swoich współpracowników. I zapytaj o zdobycie? Dlaczego po prostu nie da mi pan kamery? Co to za głupie pytanie, Ewan. Im mniej nas ze sobą łączy, tym mniejsze ryzyko, że zostaniesz przyłapany. Okej, okay, ja się widzę rozłączył. No to otóż słuchawka w takim razie. No i zobaczmy. Kto się tak dobija? Ewan Redgrave? Tak, kim jesteś? Jestem twoim przyjacielem. Chcą, żebyś pomógł nam zadać druzgocący cios biurokracji. Jest jakiś żart? Jacy przyjaciele? Jaki cios? O czym wy mówicie? W ogóle jest jedna w liczbie mnogiej, aby to było więcej, nie? Obserwujmy cię od dawna. Słyszałeś o nowym jutrze? Nowe jutro? To ci, co walczą z wielkim wozem? Tak, mogą zrobić z nas morderców, terrorystów i wrogów wodza, ale my walczymy z oligarchem, biurokracją i naruszeniem praw człowieka. To my mamy jakichś oligarchów? Widzisz, jak dobrze się spisujemy? Zapytaj o cios. O jakim ciosie mowa? Zamierzamy wysadzić powietrzne skrzydło siedziby ministerstwa. Gdy zostanie oddany do użytku, prace tam rozpoczną tysiące nowych biurokratów i nie będziemy mogli niczego już z tym zrobić bez skrzywienia ludzi. Bez krzywdzenia ludzi. Nie jesteśmy bestiami, Ewanie, i nie zabijamy ludzi bez powodu. Dlatego chcemy wysadzić skrzydło teraz, gdy jeszcze jest puste. Czego potrzebujecie? Chcemy, abyś spotkał się z naszym człowiekiem w ministerstwie i dał mu mikroukład oraz hasło aktywujące bombę. Dlaczego ja? Jak już mówiłem, obserwowaliśmy cię. Masz silną osobowość, Ewanie, i jesteś w stanie podjąć zdecydowane działania. Możesz prowadzić tak wiele zmian w ministerstwie, Ewanie. Prawdziwych zmian. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Dlaczego miałbym to zrobić? Wydawać się niekontrolowany wzrost apartamentu aparatu biurokratycznego i jednoczesne wzmacnianie jego totalitarnych funkcji? Szczerze mówiąc, wasze plany też nie brzmią najlepiej. Ale możemy ci dobrze zapłacić. 3000. No, kurde, dla hajsu warto, myślę. Taki zastrzyk gotówki może się przydać na później. Akceptuję.
Rety, to dużo. W porządku, zgoda. Nowe jutro daje pieniądze dziś i nie szczędzi na wydatki jutro. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Oto mikroukład. Hasło brzmi: niebo jest zawsze niebieskie nad posągiem wodza. Człowiek, z którym musisz się spotkać, to Nicolas Page. Jest kurierem. Wszystko jasne? Proszę, nie wiedziałem, że Nicolas jest dla nowego jutra. Ciekawe. Dobra, to jest dla bank ważne, więc muszę to zapamiętać. Niebo jest zawsze niebieskie nad posągiem wodza. Jasne. Nie zawiedź na zebranie? Nowe jutro zależy od ciebie. Proszę, proszę, a to fajna rzecz. Dobra, kto tym razem? Jest nasz ziomeczek. Nasz administrator. Dzień dobry, nie widzi pan może kota sąsiada z niższego piętra? Miałe pochaty, bardzo przyjazne. Przecież regulamin zero na posiadania zwierząt. Nic panu nie umknie. W jakim sensie? Czy mogę panu zaufać? Sam musi pan zdecydować. Nie ma pana godnego zaufania? Podejrzewam, że pański sąsiad z dołu ma kota. Już wiem, przecież może pan wejść do każdego mieszkania, prawda? Niech pan po prostu sprawdzi. Sprawdzałem wiele razy, ale kot świetnie się chowa. Na szczęście wystarczy, że będę miał świadka, który powie, że widział kota. A po co panu taki świadek? Tak wyłącznie między nami. Mam znajomego, który jest gotowy zapłacić za to mieszkanie dwa razy więcej niż obecny lokator. Jeśli pan pomoże, to obniżę panu czynsz. Daję słowo. Więc jak widział pan kota sąsiada? Ale czy ten kot naprawdę istnieje? Zdecydowanie, przysięgam na życie mojej matki. Na własne uszy słyszałem jego miauczenie. Widziałem. W porządku, pomogę panu. Świetnie, wiedziałem, że mogę na pana liczyć. Wszystko już przygotowałem. Musi pan tylko podpisać to oświadczenie, że widział pan kota na własne oczy. Tak? Dziękuję bardzo. A co z... Wszystko w swoim czasie. Najpięknie zniżka czynszu o 10%. Zapytał kamery nadzoru. Towarzyszu Pullman, potrzebuję kamery. Możesz mi pan pomóc? Może... To, Jezu, to jest tak, tak polskie stwierdzenie, mam wrażenie. Możesz mi pan pomóc? Po co panu kamera? Ja nie mam żadnych kamer. Przyciśnij przypodobę. Spróbujmy tego, przypodobaj mu się. Nie wierzę, żeby taki wzorowy administrator nie miał kamery. Przecież to podstawy zapewnienia bezpieczeństwa. Cieszę się, że pan to rozumie, towarzyszu Red Gry. Interes jest panem to przyjemność. Sprzedam ją panu po kosztach. Dobra, proszę. Kamera z najbliższej bułki. Obraz jest bardzo wyraźny i ma automatyczne wyostrzanie. Dziękuję. Do widzenia. Teraz stoi pytanie. Czy w przypadku, jakbym poszedł do ministerstwa i chciał mieć kamerę, to czy wtedy bym zapłacił więcej, mniej, czy w ogóle bym nie płacił? Też dobre pytanie, ale dobra, tego wyboru cofać nie będę. Kupiłem, zostajemy przy tym. I zobaczmy, o co chodzi teraz z tą Sofą, skoro mamy autorytet, aby to zrobić. Zapytaj, skąd się wzięła, przyciśnij go. Oznajmiasz sąsiadowi, że nie wierzysz w jego bajeczkę i zamierzasz zgłosić jego stylową, skórzaną sofę. Mężczyzna blednie zaczyna błagać, abyś tego nie robił. Opowiada o swojej chorej żonie, która chce mieć sofę jak u normalnych ludzi. Aby spełnić jej marzenie, sąsiad dał łapówkę szefowi swojego zakładu pracy, który dostał talon od kogoś innego. Mężczyzna proponuje ci pieniądze za zachowanie informacji o sofie w tajemnicy. Weź pieniądze. 437. Też fajnie. Spoglądasz na niego znacząco i kiwasz głową. Sąsiad oddaje ci wszystkie posiadane przy sobie pieniądze i wraca do taszczenia sofy na górę. Ej, no myślałem, że mogę mu pomóc jednak z tą sofą, come on! Okej, okay, trochę się czuję rozczarowany. No i dobra, idź do sklepu. Nic więcej, no dobra. Okej, okay, no to w kolejnym odcinku zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z tym. Z Legrandem, bo po pierwsze dostaniemy od niego kasę, zakładam, za teraz wykonanie tego questa, a po drugie być może dostaniemy też opcję, aby się go pozbyć. Czy my tak coś zrobię? Nie wiem. Jakieś takie fajne uczucie, nie? Dobra, koniec. Robię sobie debila po prostu, nie wiadomo po co.
Dobra, anyway. Widzimy się w kolejnym materiale zagramy w Beholder, w którym, to co już wspomniałem, obczajmy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!